Nie od dzisiaj wiemy, że altcoiny z topowej dziesiątki zmieniają się co jakiś czas. W tym materiale zgłębimy się jeszcze głębiej w temat oraz podzielę się z wami moimi typami. Moimi typami altcoinów, które moim osobistym zdaniem mają szansę na wylądowanie w dziesiątce największych kryptowalut lub nawet w topowej piątce. Cześć wszystkim, z tej strony klasycznie Julian. Zacznę swoje dzisiejsze teorie spiskowe od takiego dość ogólnego tematu. Ogólny, dlatego że dotyczy bardzo dużej ilości osób, oraz możliwe, że ciebie. Najpierw przeniesiemy się na Google Trends i po wpisaniu frazy Savings Account, czyli konto oszczędnościowe, to widzimy, że liczba tej wyszukiwanej frazy odnotowuje swoje teraz nowe ATH, All Time High, najwyższe szczyty. Nigdy wcześniej nie było tak dużo wyszukiwań dotyczących kont oszczędnościowych. Stoi za tym wiele czynników z inflacją na czele. Smutna prawda jest taka, że majątki zdecydowanej większości osób szukających ratunku w postaci konta oszczędnościowego to już na start są spisane na straty w obecnych warunkach. Tak więc trzeba szukać alternatyw. Dlatego rzucimy sobie okiem na altcoiny, które cechują się stosunkowo większym bezpieczeństwem niż poprzednie, które tutaj pokazywałem. Większe bezpieczeństwo inwestycji oczywiście jest kosztem mniejszego zwrotu z niej. Mimo to uważam, że są to naprawdę dobrzy kandydaci, aby ugrać coś dla siebie z rynku kryptowalut. Na no osi czasu tego filmu znajdziesz timestampy, więc jeśli chcesz poskakać po tematach, to śmiało możesz. Tak więc altcoiny same w sobie są bardzo dynamicznym tematem. Nawet te największe projekty, najbardziej zaufane, upadały do zera. Serio. Co więcej, to taka sytuacja zdarzała się już nie raz. Spójrz na tą tabelkę. W 2013 roku notowano tylko 14 kryptowalut. Były to Bitcoin, Litecoin, PipiCoin, NameCoin, FeatherCoin, TerraCoin, DevCoin, FryCoin, NovaCoin oraz CHN Coin. Jeszcze do tego był BBQ Coin, MinCoin, Bitbar oraz IX Coin. Co ciekawe, większość z tych projektów nadal istnieje w takiej czy innej formie, ale tylko dwa. Tylko dwa z dziesięciu najlepszych kryptowalut w tym czasie nadal żyją: Bitcoin i Litecoin. Z czego Litecoin aktualnie znajduje się na 20. miejscu pod względem kapitalizacji. Wszystkie te wymienione altcoiny były wysoce eksperymentalne: były one open source z otwartym kodem źródłowym oraz utrzymywane w dużej mierze przez wolontariuszy i opracowane lub rozwidlone z oryginalnego kodu Bitcoina. W tych niewinnych wczesnych dniach lub bardziej latach kryptowalut w roku 2013 to token mógł wkraść się do pierwszej dziesiątki najwyżej wycenianych kryptowalut z kapitalizacją rynkową poniżej miliona dolarów. Teraz jednak czasy się trochę zmieniły. Dla przykładu taki Dogecoin, który jest na dziesiątym miejscu posiada kapitalizację około 8,5 miliarda dolarów. Czyli, jak widać, standardy się no, nieco zmieniły, a co więcej, to ilość kryptowalut wzrosła od 14 sztuk do, do około 21 tysięcy. No i jak spośród dosłownie dziesiątek tysięcy projektów wybrać ten, który da Tobie zarobić? Tak się składa, że zrobiłem taki właśnie film, jak osobiście szukam nowych projektów oraz co jakiś czas dzielę się moimi znaleziskami. Na przykład w takim filmie 3 altcoiny i wcześniej tutaj trzy altcoiny oraz ten film który oglądasz, również przedstawiam trzy altcoiny, które moim zdaniem mogą tutaj pomóc coś ugrać na tym rynku. A z tego co wiem, to te moje typy altcoinów dały niektórym tutaj oglądającym zarobić i to nie mało. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to radzę kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj pod filmem, bo po prostu może się dosłownie opłacić. Co ciekawe, to pomimo kilku spadków, część mniej znanych monet w tej pierwszej dziesiątce nadal odnotowała imponujące wzrosty w czasie. Mimo to, to po prostu z czasem wypstrykały się ze swoich możliwości. Teraz głównym problemem byłoby znalezienie giełdy, która nadal handluje tymi altcoinami, a następnie pozyskanie nabywcy, jakiegoś kupcy. Ten rodzaj niskiej płynności, taka no, koncentracja bogactwa w rękach zwanych wielorybów, oraz brak kupujących i sprzedających do dziś nęka wiele projektów. A rok później, w roku 2014, to widzisz Bitcoin i parę altcoinów z zeszłego roku, chociaż i tak dużo pozycji się wymieniło na nowe. Ale co z takim e, Peercoinem, Namecoinem i Blackcoinem? E, obecnie mają niższą wartość niż lata temu i faktycznie są altami słabo znanymi lub w ogóle nierozpoznawalnymi. Wniosek tutaj jest taki, że czas gra na niekorzyść małym altcoinom, a na korzyść dla Bitcoina. No, i projekty, które się wykazują prawdziwymi fundamentami oraz nowymi implementacjami, jakimiś wdrażanymi innowacjami, to po prostu mają większe prawdopodobieństwo niż mniejsze, aby przetrwać bez i kolejne hossy i nadal rzeczywiście utrzymać się nie tylko w topowej dziesiątce, ale ogólnie na rynku kryptowalut. Przejdźmy teraz do 2016 roku. Zaczynamy widzieć niektóre z nazw, które są nam bardziej znane na dzisiejszym rynku. Mamy ulubionego memcoina Dogecoin z kapitalizacją rynkową 25 milionów dolarów. Od zawsze kontrowersyjny Ripple XRP, który pojawia się przy wycenie kapitalizacji 273 milionów dolarów. Oraz jeden z najbardziej znanych Privacy Coins mamy tutaj Monero XMR, która właśnie znalazła się w pierwszej dziesiątce. A takim głównym wydarzeniem wartym uwagi, tak no z perspektywy czasu mówiąc, w 2015 roku pojawiło się Ethereum, a bardziej zostało stworzone Ethereum i no właśnie, jego pojawienie się tutaj drugim najcenniejszym projektem kryptograficznym to pozycja, którą nadal zajmuje, czyli druga. W tamtych czasach ETH sprzedawało się za nieco ponad 8 dolarów i posiadało kapitalizację ponad 630 milionów dolarów. A co może okazać się ciekawe dla niektórych to, że token made made safe coin Wciąż kręci się wśród projektów, które są wyceniane na dość wysokim poziomie. No i właśnie będąc w temacie roku 2016 oraz kryptowalut związanymi z nim, to w tym czasie liczba projektów kryptograficznych wzrosła do 690, z których każdy był przedmiotem obrotu na 2094 giełdach i innych rynkach peer-to-peer. -peer. 2016 był również pierwszym występem w pierwszej dziesiątce Monero, o którym coś tam wspomniałem. Tak więc tokeny chroniące prywatność, te tak zwane Privacy Coins, takie jak właśnie XMR czy Zcash, nieco dziś wypadły z, z łaski inwestorów. Takie Monero na przykład zajmuje teraz 28. miejsce, a Zcash jest już poza 50 największych projektów. Ciekawostką dotyczącą trendu związanego z Privacy Coins jest fakt, że od 2018 roku tajne służby USA poprosiły o pomoc w zapobieganiu nielegalnemu wykorzystywaniu tych właśnie Privacy Coins. Zaprojektowanych specjalnie w celu ukrycia źródła transakcji, a co więcej, to przyznawane są nawet setki tysięcy dolarów nagrody za złamanie kodu takiej kryptowaluty. A przejdźmy teraz do roku 2019 i patrzymy na zupełnie inną mieszankę projektów. Do tej pory Bitcoin ponownie potwierdził swoją władzę z dominacją ponad 50%. Jest to również pierwsze pojawienie się Binance Coin, BNB oraz USDT, Tetheru, z których ostatni krytycy wskazują jako taki trochę wiodący czynnik stojący za eksplozją całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich projektów kryptograficznych. Patrząc wstecz na wzrosty rynku w latach od 2013 do właśnie 2019, to wydaje się, że ta teoria jest pomijana. Chociaż można zauważyć, że w najpopularniejszych projektach kryptograficznych nastąpiło dość silne. Umocnienie pozycji rynkowej, którą w dużej mierze liczy się za pomocą właśnie USDT. Zobaczyliśmy sobie teraz, jak wyglądała sytuacja w poprzednich latach, ale no dobra, analiza wsteczna zawsze skuteczna. My się bardziej skupimy na tym, co może być w przyszłości, oraz jak najbardziej wykorzystać to do pogłębienia swoich kieszeni. Tak więc, które altcoiny zastąpią aktualną dziesiątkę, a które kompletnie znikną? Wiem, ale nie powiem. A tak serio, to nikt nie wie. Możemy jedynie spekulować na podstawie fundamentów projektu, wydarzeń makroekonomicznych, trendów oraz cykli rynkowych, czyli w dużym skrócie operujemy tutaj prawdopodobieństwem. Dlatego teraz pokażę Tobie trzy altcoiny, które ja osobiście uważam za bardzo dobrych zawodników do wejścia w tą topową, legendarną dziesiątkę lub może nawet i topową piątkę. Schodząc na miejsce 35, będziemy mieć QANT QNT. Tak więc czym sobie zasłużył Quant na e, wylądowanie w centrum mojej wyrafinowanej uwagi? Otóż nie wiem czy wiesz, ale duże przedsiębiorstwa dostrzegają ogromny potencjał w QNT. Przykładami takich przedsiębiorstw są Mastercard, Nexi, MIT, PayUK, UK, Oracle i Bank of England. Przy tak dużych partnerstwach wygląda na to, że QNT ma ogromny potencjał, ale oczywiście same partnerstwa to nie wszystko. Nie samymi partnerstwami projekty żyje i to też warto mieć na uwadze przy analizie jakichś altcoinów: to, że wiele z nich będzie po prostu starało się obronić wartość swojego. Projektu, jak i użyteczności, kolejnymi partnerstwami, które tak naprawdę niewiele wnoszą do projektu. Oprócz tego, że po prostu ich logo widnieje na stronie. Ale no dobra, trochę dygresja to była. Wracamy do tematu QNT. Tak więc, co sprawia, że QNT jest moim zdaniem trochę niesamowite? Mamy tutaj CEO z rzeczywistą pasją do tematu, który jest otwarty na innowacje. Mamy tutaj świetne partnerstwa, o których wspomniałem, bardzo mocną tokenomikę. Oraz, chyba co najważniejsze, rzeczywistą technologię dla rozwiązywania problemów dla przedsiębiorstw. Czyli to, co powtarzałem nieraz w moim filmie o tym, jak znajdywać dobre projekty. Warto sobie zadać pytanie, czy dany projekt rozwiązuje jakiś rzeczywisty problem lub wyzwanie dla społeczeństwa lub dla firm. I w przypadku QNT, to tak. Zastosowania, które tutaj oferuje ten projekt to rzeczywiście ma swoje uzasadnienie w rzeczywistości, ale o tym powiem zaraz. A kolejnym argumentem, który warto mieć na uwadze, też nie tylko przy tutaj właśnie analizowaniu Quant, jak i innych projektów, to fakt, że oni stale budują i powiększają zespół w aktualnych, no mało sprzyjających warunkach rynkowych. W trakcie bessy, bessa to jest tak naprawdę okres, w którym projekty się rozszerzają, budują. No i zauważyłem, że często się zdarza, że w trakcie bez to projekty, które rzeczywiście polegają na swoich fundamentach, to mogą być cicho. Mówię tutaj o jakby mniejszej ilości postów na Twitterze, jakichś tam wpisów, a robią to dlatego, że tak jak mówię, bezsa to okres budowania, a Hossa to często jest tak, że projekty. Wypuszczają wszystkie innowacje, wszystkie wdrożenia, tak, żeby jeszcze bardziej podsycić popyt pop dotyczący jakiegoś projektu. Jak ludzie podczas Hossy widzą, że nie tylko sam token rośnie, że jego cena rośnie, e, i do tego jeszcze kolejne innowacje są wdrażane, no to po prostu robi się taka po prostu nagonka na ten projekt od strony e, community danego projektu. Jak i po prostu, no teamu, który po prostu chwali się tym, co. Osiągnęli. No, ale dobra. Trochę wyogólniam tutaj wymienione czynniki. No, w przeciwnym wypadku ten materiał by zajął 10 razy dłużej, jakbym się skupił na każdym czynniku, który sprawia, że QNT jest dobrym zawodnikiem na wejście w top 10 lub top 5. Ale chciałbym jeszcze poruszyć parę tematów. Spójrzmy sobie na Quant z innej perspektywy. Tak więc, słuchaj. Jeśli posiadasz, no nie wiem, jednego centa w Bitcoinie lub Ethereum, to masz takie przynajmniej podejrzenie, że przyszłość będzie bardzo, ale to bardzo cyfrowa i chcesz uzyskać ekspozycję wiążącą się właśnie z takimi zmianami. Oraz, jeśli posiadasz jakąkolwiek małą cząstkę e, kryptowaluty, jakiejkolwiek, to prawdopodobnie masz takie lekkie przeświadczenie, że obecny system monetarny ma bardzo oczywiste wady, które prawdopodobnie da się rozwiązać za pomocą kryptografii. No dobra, tak więc te dwa takie przeświadczenia, Warto połączyć z faktem, że tak naprawdę wszystko ma teraz swoją aplikację. Wszystko jest aplikacją w pewnym sensie. A oprogramowanie jest uosobieniem konkurencyjnego środowiska, a w takim fizycznym świecie, w branży produktów fizycznych, jakichś kosmetyków, czy butów cokolwiek, to tworzenie i rozwój produktu może trwać lata lub nawet dekady, na przykład jakieś urządzenia medyczne. Natomiast. W cyfrowym świecie, za pomocą software'u, za pomocą oprogramowania, możesz stworzyć działający prototyp w kilka godzin. Czyli taki globalnie połączony, oparty na chmurze, szybki rozwój produktów w nowoczesnym oprogramowaniu pozwala konkurentom pojawiać się dosłownie znikąd, a duże ulepszenia można wdrażać w ciągu nawet doby. Tak więc, aby tutaj wszystko tak lepiej zwizualizować sobie, to wyobraź sobie, że podróżujesz za granicę. I jedyny sposób, w jaki możesz skontaktować się z rodziną, to przez, no nie wiem, WhatsApp, powiedzmy. I na potrzeby tutaj przykładu udawajmy, że nie masz kontaktów rodzinnych w innych aplikacjach, na jakimś Instagramie czy Telegramie. W jaki sposób? W tym przypadku skontaktujesz się z rodziną, jeśli taki WhatsApp zawiedzie. Albo powiedzmy, że jesteś firmą opracowującą aplikację AI, która wymaga milionów dolarów rocznie na wytrenowanie modelu, i pojawia się nowa platforma, która obniża koszty przetwarzania do kilku groszy. Po prostu chcesz mieć możliwość łatwego trenowania swojej sztucznej inteligencji, swojej AI na nowej platformie. No i właśnie. Ogólnie krypto, blockchain i technologia DLT. To ostateczna forma konkurencji oprogramowania, ze względu na swój charakter open source. I tutaj postaram się wszystko tak dość ludzkim językiem opowiedzieć i zacznę od e, terminu technologii DLT. Tak więc w rozwinięciu jest to Distributed Ledger Technology, czyli rodzaj technologii wspierającej rozproszone rejestrowanie zaszyfrowanych danych. I okazuje się, że firmy polegają już na technologii DLT w zakresie bezpiecznych, niezmiennych ksiąg. No i słuchaj. Jeśli pojawi się nowy DLT, który jest 10 razy bardziej wydajny niż obecny, którego używasz, potrzebujesz możliwości no, przełączenia się na niego. I wtedy do akcji przychodzi właśnie QNT ze swoim Overledgerem. Taki Overledger API oferowany przez QNT umożliwia przełączanie się między używaniem dowolnego DLT poprzez zmianę tak naprawdę pojedynczej zmiennej. To jest jak posiadanie listy kontaktów z imionami osób i możliwość kontaktowania się z nimi w dowolnej aplikacji do przesyłania wiadomości wyłącznie po imieniu. Wygodne, co nie? Lub, w przypadku AI, możesz trenować swoje dane rozszerzonej inteligencji na kompletnie nowej platformie. A bez tego overledgera, musiałbyś przepisać duże części aplikacji w zupełnie innym, bardzo wyspecjalizowanym języku programowania, aby użyć innego DLT. No, i ponieważ wszystko jest coraz bardziej cyfrowe, ewoluuje coraz szybciej, to potrzeba płynnego przełączania się między produktami ma kluczowe znaczenie. Tak jak mówiłem, żyjemy w szybkich czasach, a to właśnie, co teraz omówiłem, to jest interoperacyjność i to jest właśnie to, co oferuje QNT. A taki przykład, z którym możesz się lepiej utożsamić, to że nasz system finansowy jest wadliwy. No dobra, to już wiemy, no albo powinieneś to zrozumieć, jeśli przeżyłeś ostatnie dwa lata. Najgorsze jest wykorzystywanie systemu finansowego do kontrolowania ludzi i ich zachowań. Głównymi winowajcami tutaj są wykorzystanie ocen kredytowych i zachęcanie do zadłużenia weź ten kredyt na wakacje, na ślub, na auto, cokolwiek. No i właśnie, główną wadą aktualnego systemu finansowego nie jest zdolność rządów do manipulowania podażą pieniądza, a główną wadą jest to, że można nim manipulować. Taką obietnicą cyfrowej waluty banku centralnego jest możliwość śledzenia każdego centa. Kto go ma, kto go używał i na czym. Ostatnie dwa lata pokazały nam, jak rządy wykorzystują na przykład problemy zdrowotne jako narzędzia do manipulowania tym, co obywatele mogą a czego nie mogą robić. A będzie tylko gorzej po wdrożeniu CBDC. No ale dobra, co, co z tego? Jaki to ma związek z QNT? Dlaczego tutaj nadal jest stronka w tle? Otóż istnieje wiele informacji na temat tego, w jaki sposób QNT zostanie prawdopodobnie wykorzystany do opracowania CBDC ze względu na użycie właśnie tych bram DLT, a to jest bardzo, ale to bardzo mocny argument, dzięki któremu QA może wspiąć się na wyżyny jeszcze bardziej. No i to nie wszystko, bo internet coraz bardziej niż jakieś podręczniki historyczne ujawnia taki totalitarny charakter rządów w czasie rzeczywistym po prostu. Możemy na bieżąco widzieć, co oni tam odpierdala. Czyli jeśli podążysz za schematem ujawnionym, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, to zobaczysz, że stosowanie CBDC jest nieuniknione. No i właśnie, QNT umożliwia przełączanie między DLT za pomocą prawie jednego kliknięcia. Coraz więcej aplikacji będzie tworzonych przy użyciu interfejsów API, Overledgera, o którym mówiłem, zamiast tworzenia aplikacji natywnych. Tak więc QNT jest prawdopodobnie preferowaną platformą dla CBDC. Które po prostu będą nadchodzić. Tutaj nie jest jakaś spekulacja moja. CBDC to jest coś, co tak naprawdę już się dzieje w powijakach, co prawda, ale to jest coś, z czym będziemy mieć do czynienia w perspektywie lat. Tak więc QNT jest preferowaną platformą dla CBDC. Widzę tutaj rzeczywiste szanse na to, że będą budowane właśnie na overledgerze e, oferowanym właśnie przez Quant. Podczas gdy popularność innych kryptowalut może rosnąć i spadać, lub stać w miejscu. To jedyną stałą jest to, że nowe technologie będą nadal tworzone i będą one ewoluowały. A trzymając token QNT, to obstawiasz wszystkie podane dzisiaj scenariusze i więcej tak naprawdę odnośnie adopcji kryptowalut, nowych technologii, cyfryzacji na całym świecie oraz CBDC, ponieważ Overledger umożliwia użycie każdego z nich w dowolnym momencie. No i jasne, możesz być przeciwny rozszerzaniu władzy przez rząd, chociaż trudno zaprzeczyć jego uściskowi nad społeczeństwem, a QNT to tak naprawdę zakład na samą ewolucję i siłę rządów. No i nie mieliśmy jeszcze takiej konkretnej adopcji kryptografii w instytucjach, a gdy do tego dojdzie, to myślę, że QNT może naprawdę bardzo mocno pokazać ostry pazur. No i tak jak wspomniałem, to QNT jest o wiele szerszym tematem niż może się wydawać. Tutaj przytoczyłem głównie punkty, które mnie osobiście najbardziej przekonały. Dlatego jeśli jesteście ciekawi tematu, to warto samemu zrobić dodatkowy research. Jakby co, to Kuant jest dostępny na różnych giełdach. Aktualnie mogę polecić tylko e, Bybit. Z tego względu, że teraz są zerowe prowizje. 0% fee spot trading. Czyli jak zrobisz depozyt na Bybit i kupisz powiedzmy właśnie QNT, to dostajesz pełną ilość tokenów QNT, nie pomniejszoną o prowizję. Pamiętaj, że w bes liczy się każdy dolar. Każdy dolar z pojedyncza może przyczynić się do pomnożenia twojego depozytu na Bybit. Tak? Dlatego, jeśli nie masz jeszcze konta, to zostawię Tobie oficjalny link pod tym filmem w opisie i przy komentarzu. A w międzyczasie lecimy dalej. Tak więc następnym altcoinem, będącym na naszej dzisiejszej liście, jest Atom Kosmos. Ogólnie to ostatnio sporo się dzieje w jego ekosystemie i podoba mi się to, co widzę. Niedawno opublikowano nowy whitepaper z kilkoma ważnymi zmianami. Tak więc przyjrzyjmy się ekosystemowi Kosmosu oraz Atom 2.0. Tak więc Cosmos Hub ostatnio z powodzeniem zainicjował Internet of Blockchains, osiągając swoje wczesne cele oraz wdrażając stos oprogramowania używany do tworzenia i łączenia łańcuchów aplikacji. Mam te Ethereum, Bitcoina, Binance Coin, TorChain. no Ale co z tego? W ogóle czym jest Cosmos? Cosmos to zdecentralizowana sieć niezależnych, ale interoperacyjnych łańcuchów bloków, które są w stanie wymieniać między sobą informacje i tokeny bez pozwolenia. Pierwszym łańcuchem bloków w sieci Kosmos jest Cosmos jest Kosmos Hub, a Atom to jest jego token natywny. Na start warto wiedzieć, że Kosmos jest protokołem warstwy 0. Co to oznacza? Oznacza to, że sam w sobie nie jest blockchainem, ale raczej strukturą do budowania niezależnych i suwerennych blockchainów. Protokoły warstwy 0 to podstawa dla wszystkich protokołów blockchain podczas gdy projekty warstwy pierwszej pozwalają na budowanie zdecentralizowanych aplikacji DApps na łańcuchu bloków, takich jak Uniswap i Aave Avalanche na bazie Ethereum, to projekty warstwy zero pozwalają na budowanie na nich całych łańcuchów bloków. Jednym ze sposobów myślenia o tym jest to, że Atom jest właśnie takim głównym hubem, główną siedzibą danych, a następnie jest wiele łańcuchów bloków połączonych z hubem zwanymi strefami. Strefy to zwykłe łańcuchy bloków, podczas gdy huby to łańcuchy bloków zaprojektowane specjalnie do łączenia się tych stref. Kiedy taka strefa utworzy połączenie z głównym hubem, automatycznie uzyska dostęp do każdej innej strefy, która jest z nią połączona. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj zrozumiałe. Innymi słowy, to kosmos jest zdecentralizowanym ekosystemem, składającym się z wielu niezależnych łańcuchów bloków. OK. Oryginalna wizja kosmos została teraz zrealizowana. Ona polegała na stworzeniu bezpiecznego stosu oprogramowania do tworzenia i łączenia łańcuchów bloków specyficznych dla aplikacji. Nowy white paper ma na celu uczynienie atom najbardziej pożądanym, szeroko stosowanym zasobem rezerwowym w łańcuchu międzysystemowym kosmos. Jednak z tokenem atom był jeden problem i tutaj cofnijmy się do głównego pytania: po co w ogóle miałbyś być właścicielem tokena atom? Inflacja w tym tokenie była bardzo wysoka i nie jest czymś, co chciałbyś trzymać na dłuższą metę. Jak widać na tym rysunku, to stary model, czyli ta przerywana linia tutaj, działał przy stałym ciśnieniu inflacyjnym, podczas gdy nowy system, ta kreseczka tutaj, będzie z czasem obniżał inflację. Ta swego rodzaju, można powiedzieć, dotacja będzie maleć o 10% co miesiąc przez 36 miesięcy. Następnie inflacja powinna wynosić około 1% rocznie. Stanowi to wyraźny kontrast z dzisiejszą inflacją w tokenie atom, wynoszącą nawet do 20% rocznie. Ok, więc co nowego dzieje się w kosmos 2.0 i jak może sprawić, aby stał się preferowanym zasobem ekosystemu kosmos? Przyjrzyjmy się nowemu modelowi z tymi czterema częściami. Mamy tutaj liquid staking, płynny staking, bezpieczeństwo międzyłańcuchowe. Harmonogram międzyłańcuchowy, Interchange Scheduler, zacznijmy od płynnego stakingu. Tak więc osoby, które korzystały z ekosystemu Terra, możecie pamiętać Stader Labs. Kiedy normalnie stake'ujesz, to Twoje aktywa zostają zablokowane, więc nie możesz ich użyć do niczego innego. Z kolei przy właśnie płynnym stakingu otrzymujesz reprezentatywny zasób, który możesz wykorzystać między innymi, wchodząc na farmę takiego tokena. Liquid staking jest ważny, ponieważ rozwiązuje dylemat między stakowaniem a płynnością, umożliwiając graczom zachowanie płynności przy jednoczesnym zabezpieczaniu sieci. Ponadto wyższy współczynnik stakowania znacznie obniża inflację atom jeszcze bardziej. No i bezpieczeństwo międzyłańcuchowe. Kosmos jest protokołem działającym na zasadzie proof of stake. Aby zabezpieczyć łańcuch bloków potrzebujesz walidatorów. Jednak walidatorzy nie są łatwi do zdobycia, więc zamiast tego, jedną ze zmian w Whitepaperze jest to, że nowe projekty na kosmosie mogą wynajmować zabezpieczenia od walidatorów Cosmos Hub, aby zapłacić za tam swoje zobowiązania. To projekty płacą symboliczną inflację oraz opłaty. Skutkuje to bezpieczeństwem dla nowego projektu plus dodatkowymi tokenami z nowych ekosystemów Kosmos, które są wprowadzane do, do puli stakingu Atom. Bezpieczeństwo Interchain zostanie uruchomione w styczniu w 2023 roku, tak więc już niedługo. Mamy jeszcze harmonogram Interchain oraz alokator Interchain. Harmonogram generuje przychody pobierając odpowiednią opłatę za swój bezpieczny rynek przestrzeni blokowej w łańcuchu kosmos oraz z tokenem Atom jako aktywa rozliczeniowe, oczywiście. A więc przychód uzyskany z programu planującego jest wykorzystywany przez alokator do dodawania nowych projektów, które rozszerzają rynek programu planującego. Czyli właśnie scheduler z tokenem Atom na czele jako aktywa rezerwowe. Dzięki tym udogodnieniom to Kosmos Hub stanie się ekonomicznym silnikiem napędzającym ekspansję i integrację sieci Kosmos. Ta nowa polityka monetarna dla tokenu Atom ma dwie fazy: przejście i stan ustalony. Faza przejściowa rozpoczyna się w momencie przejścia Kosmos na nową politykę pieniężną i kończy się 36 miesięcy później. Kiedy to rozpoczyna się faza stanu ustalonego i ona trwa w nieskończoność. Na początku fazy przejściowej wydawanych jest 10 milionów tokenów atom miesięcznie. Emisja ta zmniejsza się w malejącym tempie, aż do momentu osiągnięcia emisji w stanie ustalonym, raz jeszcze 36 miesięcy później. Emisja w tym właśnie stanie ustalonym wyniesie 300 tysięcy atom miesięcznie. Czyli no po prostu jest bardzo duża różnica. Oraz. Warto wspom wspomnieć również o skarbcu Treasury, czyli kolejną ważną cechą chyba każdego projektu. Dwie trzecie emisji jest skierowana do nowego skarbca Kosmos i zostanie wykorzystana na wspieranie inicjatyw zwiększających adopcję, wzrost i kapitalizację interchain, w tym prace publiczne i możliwości ekspansji. Połączenie wszystkich tych nowych implementacji dla ekosystemu Kosmos, moim zdaniem, ma szansę doprowadzić do wzrostu tokenu Atom, wyceny tokenu A Atom. A jeśli atom będzie rósł, to powiększy się skarbiec. A jeśli skarbiec wzrośnie, to wzrośnie wartość całego ekosystemu. Innymi słowy, samonakręcający się altcoin, którego warto moim zdaniem rozważyć w swoim portfolio. No dobra, jaki jest kolejny i ostatni altcoin na dzisiaj? A jest to, jest to znany i lubiany Chainlink. Sporo tutaj również dzieje się ostatnio z Chainlinkiem. Dla przykładu to mamy tutaj integrację Chainlink z SWIFT. Możecie kojarzyć SWIFT, procesuje ono ćwierć biliarda dolarów rocznie i według Chainlink to proces weryfikacji koncepcji ma na celu umożliwienie interoperacyjności sieci SWIFT w różnych łańcuchach bloków. Partnerstwo z DTCC jakieś 2,5 biliarda dolarów w zeszłym roku. Oraz integracja z BNY Melon. Słuchaj, w branży pełnej podróbek i fasad, to Chainlink jest moim zdaniem takim lśniącym światłem prawdziwej użyteczności. A to, co wymieniłem, to tylko parę z ostatnich nowości w projekcie. Oczywiście warto jeszcze zrobić research we własnym zakresie, a dla tych, co w ogóle nie wiedzą, czym jest Chainlink, to warto się teraz skupić. Otóż Link to kryptowaluta będąca natywnym tokenem platformy technologicznej. Chainlink. Chainlink umożliwia przedsiębiorstwom spoza świata blockchain, spoza świata kryptowalut i kryptografii bezpieczne łączenie się z platformami blockchain, czyli jest to w zasadzie oprogramowanie pośredniczące, które łączy smart kontrakty oparte na blockchainie z danymi zewnętrznymi, takimi jak np. wyniki ostatniego meczu piłkarskiego lub ceny akcji. Kryptowalutą link płaci się operatorom sieci chainlink. Oraz zabezpiecza smart kontrakty zawarte w tej sieci oraz przygotowywanie danych poza łańcuchem, jak i wykonywanie przeróżnych obliczeń. Ten projekt chyba najbardziej jest znany z wykorzystania Oracles, czyli tak zwanych wyroczni. Chainlink wykorzystuje technologię blockchain, aby bezpiecznie umożliwić obliczenia w łańcuchu i poza nim, obsługując to, co nazywa hybrydowymi, inteligentnymi kontraktami. Ok, więc przedsiębiorstwa, które się zdecydowały skorzystać z Chainlink, mogą uzyskać dostęp do dowolnej e, dużej sieci blockchain, w tym e, Ethereum i Solana na przykład. Blockchain Chainlink jest hostowany na platformie Ethereum, która wykorzystuje protokół operacyjny Proof of Stake. E, ponadto Chainlink jest projektem blockchain o otwartym kodzie źródłowym, co oznacza, że każdy może przeglądać sobie kod projektu i wnosić swój wkład. Link, jakby co, również możecie znaleźć na bybit. Jak widać aktualna cena to 7,72, a na koniec to dodam, że podane dzisiaj altcoiny nie są jedynymi projektami, które mam na oku. Zobacz moje poprzednie materiały. Z tego, co wiem, to niektóre z nich robią już dobre wyniki. Mimo to nadal uważam je za dobre pozycje do długoterminowej akumulacji. Jeśli podobało ci się takie zestawienie, to będę wdzięczny za subskrypcję i lajka. Dzięki Tobie algorytm YouTube'a może pokaże moje materiały kolejnym osobom i dzięki Tobie i paru kliknięciom dołożysz małą cegiełkę do szerokiej adopcji kryptowalut w Polsce. Tak więc do zobaczenia w następnych materiałach i powodzenia. Cześć!